Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest Elder Scrolls 5 Skyrim. Dobra, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy? Mianowicie, odnaleźliśmy kobietę rednareckiego pochodzenia, której szukali jakieś typki w turbanach. No i słuchajcie, otrzymaliśmy wiadomość, że jeden z nich, jeden z tych gości, kurde, ale mam chrypkę dzisiaj. Jakieś przeziębienie mnie chyba bierze. A co tutaj mówiłem? Jeden z tych gości, którzy poszukiwali tej kobiety, został schwytany przez straż Białej Grani. Wiesz, że są owoce, które rosną lepiej... Kurna, ona mnie tu zaczepia, któryś raz z kolei wkurza mnie ten bachor. No i słuchajcie, on nam powiedział, wykupiliśmy go z tego więzienia, i nam gościu powiedział, gdzie mieści się kryjówka tych ziomków. Mianowicie tutaj, w norze Schulera. I mamy dwie możliwości. Możemy albo ich wszystkich wyrżnąć, tak jak zresztą prosiła nas o to ta babka, którą mieliśmy znaleźć, albo możemy ją wydać w ich ręce. No, jeszcze nie wiem dokładnie co zrobię, zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Dobra, przenieśmy się tutaj. Zobaczymy. Okej, szybka podróż. Lecimy. Okej, jesteśmy. Dobra. Myślę, że możemy spokojnie podążać. To jest gdzieś chyba za tym szczytem górskim. Tak, oczywiście. Ominimy go z prawej strony. Mam nadzieję, że to się powiedzie. I że nie będzie to zbyt wielki problem. Dobra. Tutaj jeleń. Spróbujmy. Może uda nam się go ubić. Leci strzała. Leci. Dobra. Zarypany. Okej, potrzebuję troszkę skóry, żeby móc zrobić więcej pasków. A co za tym idzie... O, tu jest fajna rzecz. Ale ta trawa rośnie tak trochę, że tak powiem, wyżej niż powinna. Dobra, gdzie ten jeleń? Łoś, przepraszam, łoś. Dobra, a my ciśniemy sobie tam przed siebie. Tutaj trzeba uważać, tutaj są giganci. Nie chciałbym z nimi mieć do czynienia. Myślę sobie, że pobawimy się jeszcze trochę w Skyrim. Zobaczymy, jak długo będzie mi się chciało w to bawić, nagrywać The Elder Scrolls 5 Skyrim. O, kolejny jeleń. Czy coś? A, mamut. No ja przepraszam pana mamuta. Ja tutaj tylko przechodzę. Dobra, ten łoś ucieka z moją strzałą wbitą w tyłek. Dobra, my tu sobie zbieramy różne fajne rzeczy po drodze. Wilki! Wilki go dopadły. Chyba szybko go zjedzą. Go zabiją. No, jak widać wilki. Oj, ten tu był trochę zainteresowany mną. Ten też. Dobra, ale całkiem spoko sobie daliśmy z tym radę. Idziemy dalej. Dobrze. O, zabili tego łosia. O, on miał ametyst. Spoko, całkiem spoko. Dobra. Idziemy. O, tu jakiś ziomal stoi. Kto to jest? Podejdźmy, pogadajmy. Zobaczmy. Motylki, tak. Dobra. Siema ziom. A, nie, to jest ten. To jest śpiewak. Strasznie wyje swoją drogą. Wolę go nie zachęcać do tego, żeby śpiewał. Dobra. A my tymczasem zbliżamy się już coraz to bardziej. Dobrze. O, tu jest jeleń. Tym razem to jest jeleń. To jest na pewno jeleń. Jelenie są szare. W Skyrim. Dobra, powinniśmy go zabić. Okej, udało się.
Udało się nam. Dupa. Dobra. Ale jeden jest mój. Spoko. Spoko oko. Ciśniemy. Dendy bedendyn. Okej. Dobra, jesteśmy już właściwie na miejscu. Z tego co wiem, to tutaj są też bandyci. Moment na zgubienie drogi. Dobra. Zdjęty. Jakiś strażnik, kolo, który mnie tu próbował zaatakować, gdy się zbliżyłem. Dobra, wchodzimy do środka. Nora Szulera. Jestem ciekaw, co tu będzie na nas czekać. Jakaż to piękna przygoda. Dobra. Co to było? Dobra, ten zarypany nawet dostał od swojego strzału, z tego co widziałem. No i co? Co mi zrobisz? Dobra. Rozwaliliśmy gościa. Spoko. Strzały sobie weźmy, ametyst, hajsik. Dobra. Podleczmy się troszeczkę. Dobra, całkiem ładnie. I zobaczmy, co ten tu kolo miał. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Złoto. Dobra. Okej. Ktoś tam śpiewa? Bush. Bush. Dobra. A my ciśniemy sobie tutaj. Dobra. Midom, dintom. Okej. Okej. Nie będę się skradał. Powiedziałem sobie, że nie będę się skradał. Gdzie on? Dobra. Ten zarypany, gdzie jest ten łucznik? Tutaj. Dobra, no to chodź. Dobra. Pogadali se, powiedzieli co mieli powiedzieć i zginęli. Leczymy się. Dobra, spoko. Gdzie jest ten gościu, co tu był? Tu jest. Spoko. Oj, chyba kogoś tu ten. Ej, uspokójta się tam. Ja tu tylko sobie chodzę, zbieram. I zabijam was przy okazji. Ale to tylko dlatego, że mnie atakujecie. Co? Chwila. Uzdrówmy się. Oj, chyba jedno za dużo wziąłem. Dobra. Ta zdechła. O nie! O nie, zginąłem! Kurde! Oj, jak mi przykro. Dobra, musimy iść jeszcze raz od początku. Skopać im tyłki. Chyba muszę bardziej popracować nad zbrojami. Nad odpornością mojego zioma. Kurna, ten mi tu pakuje strzałami do mnie. Dobra. Leczymy się. No, nie za dobrze mi to idzie. Nie wiem czemu, jakoś tak pewnie się czuję. Grając postacią, która się skrada. No cóż. Okej. Dobra. Jeszcze raz to samo muszę zrobić. Niestety. Kurde, nie wziąłem Lidii ze sobą, a mogłem.
No, ziemniaki wziąłem. Pocholeje mi ziemniak. Pocholeje mi ziemniak. Ja się pytam. Po kiego grzyba mi ziemniak? Dobra. Tu idziemy do tego kufelka, zobaczyć co tu jest. Okej, okay, i idziemy na dół. Tutaj te strzały miałem wziąć. Ale one nigdy nie czekają. Tutaj. No dalej! Spróbuj leczyć. Dobra, lejemy się z gościem. Dobra, zarypany. Dobra, to żeśmy tutaj sobie pięknie wyczyścili. Tym razem nie alarmując tych gości z drugiego pomieszczenia. I myślę, że teraz powinno nam pójść nieco lepiej. Spoko. Dobra. Teraz sobie tak, ja sobie bym to... A, bo dobra, jeszcze się uzdrówmy. Dobra, ja to sobie save'nę. No czekajcie, nie mam tu jakiegoś innego. Dobra, niech będzie na to. Jakiś stary safe tam miałem. Dobra, no to chodź tam. O, wow, ale mi przywalili. Dobra, zdobimy się. Dobra, nie pobiegli za mną. Dziwne. No niestety tak. Dobra, zarypani. Dobra, troszkę strzał sobie tam nazbierałem. Bardzo miło zresztą. Dobra, uzdrówmy się jeszcze. Dobra. Przywracanie mi wzrosło. Co mnie oczywiście bardzo cieszy. O, ten da tutaj. Dobra, trzeba będzie ją z łuku zdjąć. No i co? Skończyłeś czarować? Może tu przyjdziesz i powalczysz trochę ze mną? Okej. Dobra, co my tu mamy? Skóra łosia. Weźmy oczywiście. Dobra, nie mam zamiaru się tym pseudomagiem przejmować. Kubę hajsu pozbierałem. Wiedziałam, że cię znajdę. Twoją krwią zabarwię śnieg. Ta. Zsi po prostu. Nie mam zamiaru się tym babsztynem przejmować. Ona mnie tu cały czas napieprza ognistymi kulami. Owszem, one coś tam mi robią, ale... A mimo to ja się tym specjalnie nie przejmuję. Dobra, ty też jakieś kolo. Dobra. Rozwalony. Bandyta. A, tu jeszcze łucznik. Dobra. Dobra. Troszkę się jej dostało. Taka trochę rąbanina, muszę przyznać. Pozbawiona jakiejkolwiek finezji. Niestety. Dobra. Tutaj tu pozbieraliśmy. Gdzie jest ten kolo, ten, który tu stał i zginął? Tu jest ona, a tu... A, tutaj. Dobra. Co my tu mamy? Mamy coś tutaj przydatnego, co by się nam mogło przydać? Raczej nie. O, książka złodziej. A weźmy ją. Ona jest sporo warta, można ją ładnie sprzedać. Z zyskiem. A, tego już przeszukiwałem. Dobra. Co w beczkach? Nic specjalnego. Dobra, tu jest jakiś
kufel, okej. Spoko. Idziemy dalej. Przed siebie. To są zbiry, którzy zostali wynajęci przez tą organizację, która ścigała tą babkę. Ta babka podobno pochodziła z Hammerfell, a więc z bardzo gorącej krainy leżącej u granic Skyrim, takiej krainy pustynnej. Dobra, chyba już jesteśmy na miejscu, gdzieś w każdym razie w pobliskiu. Udało ci się dowieść swojej siły. No. Nie przelewajmy już krwi. Chyba musimy o czymś porozmawiać. Dobra, pogadam z gościem. Zobaczymy. Tak? Siemka. Wstrzymaj cios. Kematu. Naturalnie, a wysłała cię... Jak ona się teraz każe zwać? Shazran? Sadia? Któreś z tych imion, mam rację? Odwołała się do twojego honoru? Twojej chciwości? A może bardziej podstawowych potrzeb? To nie ma znaczenia. Z pewnością przekonała cię, że to ona jest tu ofiarą, ale czy wiesz, dlaczego ją ścigamy? Nie do końca. Zabójcy? Nic bardziej mylnego. Sadia, jak każe się nazywać, jest poszukiwana przez najważniejsze rody Tanet za zdradę. Naszym zadaniem jest dopilnować, by odpowiedziała w Hammerfell za swoje zbrodnie. Możesz nam w tym pomóc. W ten sposób nikt więcej nie ucierpi. Okej, więc co mam zrobić? Ufa ci, przynajmniej do pewnego stopnia. Nasłała cię na nas i nie ma powodów podejrzewać, że zmienisz zdanie. Przekonaj ją, że jesteśmy na jej tropie i że musi uciekać. Potem doprowadź ją do stajni, nieopodal Białej Grani. Mhm. Będziemy czekać, by ją pojmać. Okej. Z chęcią podzielę się częścią nagrody za jej schwytanie w zamian za twoją pomoc w doprowadzeniu jej przed oblicze sprawiedliwości. Dobrze. Myślę, że... Dobrze. Będziemy czekać. Skoro jest zdrajczynią... Dobrze będzie wrócić wreszcie do domu. Skoro jest zdrajczynią, no to myślę, że będzie dobrze ją postawić przed procesem, który osądzi jej winy. Dobra, tu jest jakiś korytarz, myślę, że on nas doprowadzi do wyjścia. O, tutaj jest jeszcze ruda żelaza, którą z miłą chęcią sobie wydobędę. Spoko. Ruda żelaza. Spoczko. O, i nawet kamień szlachetny się znalazło. Całkiem fajnie. Okej. Dobra, jesteśmy, tak jak przypuszczałem, jesteśmy przy wyjściu. Właśnie to jest świetne w Skyrim, że... A, nie tędy. Że... Te lokacje są tak zbudowane, że zazwyczaj na końcu, z samego końca lokacji prowadzi korytarz na jej początek, a więc po wykonaniu zadania bardzo szybko możemy wyjść z danej lokacji. Nie, bez potrzeby... Co to było? A nie, wydawało mi się. Bez potrzeby przemierzania znowu całej jej długości. Która zazwyczaj krótka nie jest. Dobra, myślę, że odbędziemy sobie szybką podróż. Nie tak. Odbędźmy sobie szybką podróż do Białej Grani. Myślę, że będzie to całkiem spoko. Pojawił się przymrozek. Dobra. Zimno zaszkodzi moim zdaniem. Poczekajmy sobie na dzień. Myślę, że tak będzie lepiej. Mamy nadzieję, że będzie ładny, będzie słoneczny. Ponieważ jednak w dzień to dużo ładniej, dużo lepiej wygląda Skyrim niż nocą. Chociaż myślę, że za niedługo nocą też będziemy dosyć sporo się przemieszczać. Muszę mieć oczy otwarte. Ale nie powiem wam dlaczego. Dobra, już jesteśmy pod chorągwianą klaczą
nasza zdrajczyni się osadziła, umiejscowiła. Dobra. Dzień dobry. Ej, o, tu jest. Dobra. Jakieś wieści o Alikrach? Nie udało mi się ich pokonać. Idą po ciebie. Co? Teraz? Myślałam, że nie mogą wejść do miasta. Znaleźli drogę do środka. Musimy się stąd zabierać. Ale dokąd pójdę? Nie mogę ciągle uciekać. W stajniach czeka na ciebie koń. Dopilnuje, by cię... by nic ci się nie stało. Po tym wszystkim znowu mam się spakować i odejść? Wierzę ci, jeśli uważasz, że to jedyne wyjście. Nie traćmy czasu. No okej, dobra. Mhm. Pędzimy do stajni. A tam już mają na nią czekać. Że tak powiem. Alikrowie. O tak. A więc organizacja, którą ją ścigała. Coś w rodzaju, chyba to jest coś w rodzaju tajnych służb Hammerfell. Dobra, i zbliżamy się do stajni. Dobra. Dobra, ciśniemy. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Spoko. Idziemy. Muszę przyznać, że ona całkiem szybko biega. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Wreszcie się spotykamy, moja droga pani. O! Co to jest? Kematu. Co ty robisz? O, daj spokój. Chyba nie roiło ci się, że możesz manipulować ludźmi bez końca. Kiedyś twoje szczęście musiało się wyczerpać. No. Ciekawe zaklęcie. No, dosyć ciekawe. Dobra, pogadajmy z Kamatu. Zabierzemy teraz naszą drogą przyjaciółkę z powrotem do Hammerfell, gdzie zapłaci za swoją zdradę. No okej. Nie stanie się jej krzywda? Nie w czasie podróży. Po dotarciu na miejsce nie ja będę decydował o jej losie. Aha. A jeśli chodzi o ciebie, to chyba jestem ci winien część nagrody, prawda? No. Cóż, oto twoja dola. Wydaj ją mądrze. Nie daj się zwieść pięknym twarzyczkom. Stać cię na więcej. Okej. Zarobiliśmy 500. Sprzedała miasto Aldmerskiemu Dominium. Aha! Już w plecy, Tanet poradziłoby sobie w czasie wojny. Inne szlacheckie rody odkryły jej zdradę i musiała salwować się ucieczką. Chcą ją ująć żywcem. W Hammerfell wciąż silny jest opór przeciwko Dominium i wielu chce, by sprawiedliwości stało się zadość. Mhm. A więc słuchajcie, wszystko stało się jasne. Mhm. Poprzednio stanąłem po jej stronie. Ona mianowicie wmówiła mi, że to oni są wysłannikami altmerskiego dominium, a więc z państwa elfów, z którym cesarstwo prowadziło wojnę swego czasu. Dobrze więc, słuchajcie. A więc wychodzi na to, że... jeszcze jedna kwestia. Gdybym stanął po jej stronie i zabił wszystkich Alikrów, wówczas otrzymałbym 1000 sztuk złota. Taka ciekawostka. A tak, zyskałem tylko 500, ale za to czuję się lepiej moralnie. A więc takie dosyć fajne kwestie także tutaj są poruszane. Dobra, słuchajcie, myślę, że na tym sobie zakończymy. Nie będę już rozpoczynał kolejnej misji teraz. Myślę, że byłoby to po prostu bezcelowe, bez większego sensu. No i myślę sobie, że czas się pożegnać. Dlatego też oczywiście, słuchajcie, zachęcam was także do komentowania, do subskrybowania, do oceniania moich filmów. A tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia,
Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.